Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. No, o tej porze zwykle wszyscy patrzą, jakie będą zbiory, bo żniwa już niedaleko. Jakie są szacunki? Na ten moment jesteśmy bardzo ostrożni, bo susza w niektórych regionach Polski naprawdę dała się rolnikom we znaki. Chodzi oczywiście o tą północną, północno-zachodnią część Polski, województwo zachodniopomorskie, częściowo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Więc tak jak powiedziałam, na razie bardzo ostrożnie do tego podchodzimy. Oczywiście w czerwcu faktycznie trochę opadów się pojawiło, ale niestety bardzo często już było za późno na to, żeby te zbiory były w takiej wysokości jak chociażby w zeszłym roku, bo w zeszłym roku te zbiory były naprawdę bardzo duże i przekraczały oczekiwania. Ale też oczywiście obserwujemy sytuację na świecie, bo to, co się działo chociażby na Ukrainie, zalanie bardzo dużej części terenów, także właśnie rolniczych, zmniejszenie czy też areału produkcji w związku z wojną w Chinach, czy w innych krajach, pozwalają szacować, że te zbiory prawdopodobnie będą niższe niż w zeszłym roku. Natomiast oczywiście to jest kwestia, która tak naprawdę będzie się dopiero rozstrzygać, bo przypomnę, że w zeszłym roku też była mowa o tym, że w Chinach czy w Indiach po różnego rodzaju zjawiskach pogodowych te zbiory będą dużo niższe. Tymczasem okazało się inaczej. U nas na ceny produktów rolnych w sklepach wpływała w zeszłym roku wysoka cena paliw i wysoka cena nawozów. Jak to wygląda w tym roku? W tym roku te ceny nawozów są oczywiście dużo niższe, natomiast one nie wróciły jeszcze do tego poziomu, który znaliśmy przed tym rozpoczęciem przez Rosję różnego rodzaju manipulacji na cenach gazu, bo Rosja zaczęła to robić i zaczęła destabilizować rynek jeszcze praktycznie rok przed wybuchem wojny na Ukrainie, czyli można powiedzieć, że już wtedy przygotowywała się do tego, żeby właśnie zdestabilizować ten sektor rolno-spożywczy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o obniżenie cen surowców, widzimy pewną poprawę. Natomiast tak jak nauczyła nas wojna, mamy wiele sytuacji, które trudno przewidzieć. I w tym momencie oczywiście z jednej strony ceny surowców są niższe, z drugiej strony my też uruchomiliśmy pomoc nawozową. To jest też już druga, można powiedzieć, druga transza tej pomocy, dopłat do nawozów. Na to przewidzieliśmy prawie 5 miliardów złotych, czyli gigantyczne pieniądze. Pieniądze z budżetu krajowego. Ja to zawsze podkreślam, bo czasami, kiedy niektórzy słyszą, że dostaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na uruchomienie jakiejś pomocy, to wydaje im się, że to jest pomoc ze środków unijnych. Nie, to jest pomoc ze środków krajowych i jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który taką pomoc uruchomił. Dodatkowo także zwiększyliśmy te dopłaty w postaci zwrotu za akcyzę do paliwa rolniczego. Dostaliśmy też już zgodę Komisji Europejskiej, żeby to zwiększyć do kwoty 2 zł. Czyli oprócz tego, że sama sytuacja rynkowa doprowadziła do tego, że te ceny się trochę obniżyły, to my też uruchomiliśmy te mechanizmy pomocowe, żeby wesprzeć polskich rolników, żeby obniżyć te koszty produkcji. Mieliśmy te kłopoty w zeszłym roku i w sumie w tym związane z napływaniem do Polski zboża ukraińskiego i to były dwa sposoby rozwiązania. Jednym była oczywiście blokada tego importu i ułatwienie tranzytu. Drugim było ułatwienie w budowy takich lokalnych silosów dla rolników. Jak ta akcja przebiega? Czy są już jakieś efekty? Jeżeli chodzi o kwestię budowy silosów, to można podzielić na takie dwie części. Po pierwsze, uproszczenie prawa budowlanego, to już zostało uchwalone przez Sejm. To są rozwiązania właśnie upraszczające czy to właśnie stawianie silosów, czy to budowę magazynów.
Z drugiej strony są oczywiście, jest to wsparcie pomocowe, te wsparcie w postaci dopłat. To są dopłaty zarówno jeśli chodzi o właśnie zakup i montaż silosów. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z budową magazynów, czyli tutaj zadziałaliśmy, można powiedzieć, systemowo, bo to jest taka kwestia, która tak naprawdę nie dotyczy tylko tej obecnej sytuacji. Jasne, jest w pewnym sensie też właśnie takim sposobem na to, żeby tą sytuację trudną na rynku zbóż rozładować. Natomiast docelowo są to rozwiązania systemowe, bo przecież widzimy, że ta produkcja, jeżeli chodzi o zboża, praktycznie cały czas to zainteresowanie wśród rolników tym rodzajem produkcji rośnie. Więc taka inwestycja, czy to w silosy, czy w magazyny, na pewno będzie dobrą inwestycją, inwestycją na przyszłość. Ale wspomnę jeszcze też o dwóch rozwiązaniach takich systemowych, które dotyczą też poniekąd tej sytuacji na rynku zbóż, czy związanej z kukurydzą, z rzepakiem. To są uproszczenia inwestycyjne, jeżeli chodzi o kwestie biogazowni. Także już ustawa przyjęta przez Sejm oraz także te rozwiązania związane z wprowadzeniem paliwa E10, czyli zwiększenia tej ilości biokomponentów w paliwie. Pani poseł, a czy państwo widzicie, że rzeczywiście już te silosy, te magazyny powstają u producentów? Na razie od początku czerwca trwa nabór, więc tutaj jeszcze tak naprawdę te wszystkie działania przed nami. Natomiast to, co jest pozytywne, to fakt, że udało nam się wyeksportować dużą ilość zboża przez ostatnie miesiące. To było około 4,5 miliona ton. Czyli to, o czym mówiliśmy, że jest kluczowe przed żniwami, czyli opróżnienie tych magazynów, już w dużej części udało się zrealizować. I to, co minister Telus obiecał gdzieś tam pod koniec maja, to jest teraz realizowane. To bardzo dobra wiadomość. Jeszcze muszę panią zapytać, bo czas nas goni, a chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z rynkiem mleka? Jak to możliwe, że nagle jest nadprodukcja mleka na całym świecie praktycznie, bo w Stanach Zjednoczonych również? Tutaj, jeżeli chodzi o mleko, to sytuacja zależy przede wszystkim także od tego, jak zachowują się takie państwa jak chociażby Chiny. Tutaj dla nas chociażby ten rynek chiński, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie, jest rynkiem bardzo ważnym. I przede wszystkim w pewnym momencie też ta cena mleka pod koniec zeszłego roku chociażby była stosunkowo wysoka. Później doszło do dużych spadków, ale też trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to te ceny mleka są w stosunku do chociażby innych państw europejskich wyższe. Ja nie mówię, że one są zadowalające dla rolników. Ja nie mówię, że one są dobre. Natomiast my już na początku stycznia wnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej o to, żeby uruchomić pewne mechanizmy interwencyjne na rynku mleka. Wtedy usłyszeliśmy, że na to jest za wcześnie, że jeszcze tutaj Komisja nie widzi takich dużych problemów, żeby to uruchomić. Natomiast druga sprawa, która jest problematyczna, to fakt, że ceny właśnie tego skupu interwencyjnego, ewentualnego, które są wskazywane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, są dużo niższe niż obecne ceny w Polsce. Czyli nawet gdybyśmy chcieli z tego mechanizmu skorzystać, to niestety on nie dawałby zadowalającej ceny dla producentów mleka. I o to też wnioskujemy, wydaje się, że, aby te ceny podwyższyć. Wydaje się, że konsumpcja mleka jest na jakimś stałym poziomie. To jest jeden z podstawowych produktów, więc tu wolumeny też są ogromne i ta nagła nadprodukcja jest zastanawiająca. Ja szukałem odpowiedzi i myślałem sobie, że może import z Ukrainy. No ale nie, to my eksportujemy na Ukrainę produkty mleczne i one są tam bardzo chętnie kupowane. Więc skąd to się wzięło? Nie do pojęcia zupełnie, jak to się skończy. I jeszcze, czy mleko na półkach sklepowych w Europie, w innej części Europy Zachodniej jest tańsze niż w Polsce?
Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o ten import z Ukrainy, bo to faktycznie warto sprostować, bo też słyszeliśmy takie głosy na początku, że może to jest wina tego importu, ale w momencie, kiedy my 15 kwietnia została podjęta decyzja o zamknięciu granicy, bardzo szybko zgłosiła się do nas branża mleczarska z takim apelem, że trzeba tą granicę otworzyć, jeżeli chodzi o produkty mleczne. Tak jak pan redaktor powiedział, my dużo więcej eksportujemy tych produktów mlecznych na Ukrainę niż importujemy. Natomiast też trzeba wspomnieć oczywiście o pewnych trendach, które się pojawiają, pewnych modach i pewnych narracjach, które są obecne chociażby także w Unii Europejskiej, także wśród niestety naszych europosłów, takich jak pani Spurek, która wprost atakuje wszelkiego rodzaju produkcję zwierzęcą, czy to jeżeli chodzi o produkcję mleka, czy to jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i to są bardzo niebezpieczne trendy, bo to jest oczywiście połączone w pewien sposób z promowaniem tych wyrobów roślinnych, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie nazywać tego mlekiem roślinnym. Mleko pochodzi od zwierząt, mleko jest tego typu produktem. Te wyroby roślinne nie są mlekiem, więc to też trzeba podkreślać i o to też walczą producenci mleka. Chce pani powiedzieć, że soja nie ryczy na polu? No, nigdy się z takim przypadkiem nie spotkałam. Tak, ale to bardzo przypomina tą kampanię z lat 90. Pani pewnie nie pamięta, kiedy to producenci tłuszczów roślinnych chcieli przekonać, że ich produkcja jest zdrowsza niż masło i warto tym zastąpić. Tu mamy analogiczną sytuację. Przemysłowa produkcja tych komponentów, które potem udają, a to wyroby mięsne, a to wyroby mleczne, konkuruje z gospodarstwami rolnymi, z pracą ludzi. Jak państwo może nie wiecie, ale żeby mieć krowy, to się wstaje 4:30, żeby je nakarmić, tam oporządzić i tak dalej. I idzie się spać o 11 w nocy już po całym cyklu produkcji. I te miejsca pracy na wsi, jeżeli państwo są członkami spółdzielni mleczarskiej, no dają dość wysoki profit i wysoką marżę, no bo sprzedajemy nie mleko, a sprzedajemy już produkt gotowy do sklepu. I jakby ataki na tą rozproszoną produkcję są atakami bezpośrednio na wieś, bezpośrednio na rolników. Przede wszystkim tutaj faktycznie widzimy takie bardzo niebezpieczne tendencje, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie pewnych takich narracji. Z jednej strony z rolników próbuje się zrobić osoby, które nie dbają o środowisko, które w jakiś sposób męczą zwierzęta, co jest absolutną nieprawdą. Z drugiej strony łączy się to z bardzo takimi mocnymi, nachalnym promowaniem właśnie różnego rodzaju zamienników, które jak wiemy także zdrowe nie są, bo to pokazuje wiele badań i mi tu przypomina to trochę właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, ale też na przykład tą narrację odnośnie tego, że tłuszcz jest tutaj najbardziej winny, najbardziej szkodliwy. Najbardziej szkodliwy tak naprawdę jest cukier i to, że ta zawartość cukru się zwiększa cały czas w produktach po to, żeby one miały lepszy smak, żeby też oddziaływały w określony sposób na organizm człowieka. Ja powiem tak, ja wielokrotnie obserwowałam te zmiany narracji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju produkty żywnościowe. Kiedyś się mówiło, jajka są zdrowe, trzeba codziennie jeść. Potem się mówiło, jajka są niezdrowe, nie można jeść. Teraz znowu się mówi, jajka trzeba jeść. I to jest takie niestety trochę manipulowanie właśnie opinią publiczną i, co powiedziałam wcześniej, bardzo niebezpieczne o tyle, że ono jest łączone z taką bardzo mocno antyrolniczą narracją. Narracja antyrolnicza, żniwa się zbliżają. To jeszcze jeden temat, którym się pani zajmowała, czyli jako poseł, jako działaczka samorządowa, lokalna, zapora w Siarzewie na Wiśle. Gdzie jesteśmy z tym projektem?
Faktycznie, to jest jeden z takich tematów bardzo ważnych dla mnie lokalnie, ale ważnych też, myślę, ogólnopolsko, bo tutaj udało się doprowadzić do tego, że zostały podjęte konkretne decyzje, zarezerwowane środki na wykonanie projektu. Ten przetarg na ten projekt odbywał się w tym tak zwanym trybie europejskim, bo to był przetarg o wartości około 100 milionów złotych na samo zaprojektowanie zapory. Natomiast niestety nie zgłosiła się żadna firma do tego przetargu. W związku z tym w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad tym, żeby w jakiś inny sposób, w innej formule to przeprowadzić. Natomiast pytam panią o tą zaporę, bo dziennik Gazeta Prawna przynosi takie oto informacje. Otóż Polski Oddział Fundacji Client Earth, Fundacja GreenMind i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków skierowały do Brukseli formalną skargę dotyczącą pozwoleń środowiskowych dla istniejących zapór. I tu jest cała lista wyliczona. Wszystkie te zapory według tych fundacji no działają nielegalnie i trzeba je zamknąć. I to jest w ogóle straszne, że coś takiego szkodzi środowisku. No, mówiliśmy już tutaj, że szkodzą środowisku krowy, że szkodzi środowisku jedzenie mięsa. No i okazuje się, zapory również, zwłaszcza te, co zbudowane już przecież najmłodsza ma 50 lat, prawda, zapora we Włocławku. Więc. Ja powiem więcej. Wcześniej tego typu organizacje próbowały zaskarżyć pozwolenie na budowę stopnia wodnego we Włocławku, kiedy to im się nie udało, kiedy stwierdzono, że nie mają takiego uprawnienia, żeby to zaskarżać. Właśnie zgłosiły się do Komisji Europejskiej po to, żeby wykonywać nowe oceny oddziaływania na środowisko. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ja obserwując właśnie sytuację we Włocławku, ja nie wyobrażam sobie, że mielibyśmy stopień wodny we Włocławku rozbierać. To by się wiązało po pierwsze właśnie z katastrofą ekologiczną, bo ilość różnego rodzaju nagromadzonych materiałów przy stopniu wodnym jest ogromna. To by się wiązało z gigantycznym niebezpieczeństwem dla Włocławka, dla mieszkańców Włocławka i także innych terenów. Dlatego na to absolutnie nie można pozwolić. I taki, ja powiem tak, ślepy trend tego, żeby oni mówią o tym renaturyzować rzeki, jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Bo a kto to finansuje, pani poseł? Bo te fundacje nie działają w próżni. Na tą swoją zajadłość przeciwko wszelkim instalacjom, to jest ciekawe, nie protestują przeciwko niemieckim jakimś instalacjom na Renie czy gdzieś tylko w Polsce. No muszą iść pieniądze. Czy nie warto spojrzeć, kto inwestuje w takie właśnie absurdalne działania? Ja osobiście uważam, że to jest faktycznie kwestia bezpieczeństwa państwa i tego typu organizacje powinny zostać prześwietlone i powinny zostać wprowadzone takie rozwiązania, które na przykład, jeżeli dana organizacja chce się zajmować tematyką będącą w tych kluczowych, w tych filarach bezpieczeństwa państwa, powinna bardzo jasno pokazywać, skąd ma finansowanie, być w pełni transparentna. Była jakiś czas temu dyskusja o tym, że zarząd jednej z organizacji ekologicznej w głównej mierze składa się bodajże z Austriaków. Tak. Zarząd organizacji działającej w Polsce. Greenpeace Polska, tak. Jest to co najmniej niepokojące. I ja podam taki przykład, bo kiedy byłam na konferencji prasowej w Siarzewie i pojawiały się ze strony organizacji ekologicznych zarzuty, że mieszkańcy nie chcą tej inwestycji. Nie. To na tą konferencję przyszli mieszkańcy z transparentami. Tylko wie pan redaktor, co było na tych transparentach? Było napisane, że popieramy stopień wodny w Siarzewie, chcemy budowy kolejnego no stopnia tak, ale wodnego, oni to zrobią chcemy tak, czuć że się bezpiecznie. Trzy osoby się zameldują w różnych miejscach i potem będą występowały w roli mieszkańców, którzy protestują. Stary numer, Francuzi obrażeni, bo im niemieckie fundacje blokują rozwój przemysłu atomowego, w zasadzie zablokowały. Więc no, trzeba będzie na to spojrzeć bardzo blisko i na tą aktywność. Bardzo pięknie dziękujemy. Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Czekamy z niepokojem dziękuję na bardzo. Wynik tych żniw, ale słyszymy, że dotacje dla rolników są i idzie eksport czy tego zboża,
które w Polsce zaległo na skutek importu z Ukrainy. Bardzo pięknie dziękujemy. To był ten temat, a my za chwileczkę połączymy się z Witoldem Waszczykowskim, byłym ministrem spraw zagranicznych, europosłem Prawa i Sprawiedliwości.